Nadszedł ten wielki dzień, w którym cofniemy się w czasie na Palionowo 2.0. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku, kochany widzu, zostaw łapkę w górę, daję ci na to 5 sekund, 5 żeby... A może tą ręką, bo lepiej ją widać. 5 sekund na zostawienie 6000 łapek w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzach, będę oczywiście czytał. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku cofamy się za pomocą przepustki na Palionowo 2.0. Nie mogę się już doczekać, ponieważ tutaj już troszkę się osadziliśmy. Jesteśmy już tutaj, prawda, tak troszkę udomowieni. Już tutaj mamy, prawda, swoje domki i tak dalej, które nawet mi się całkiem podobają. Ale musimy się wrócić na Palionowo 2.0. Tutaj mamy przepustkę. Oj, se napisałem tu coś w niej. Dzięki tej książce będziemy mogli przedostać się na Palionowo 2.0. Tylko z tą książką jesteśmy w stanie przejść przez ten portal tak, żeby nas nie tepnął do Netheru, tylko żeby nas tepnął do Palionowa 2.0. Teraz byliśmy 3 odcinki w Netherze, co sprawiło, że tamto miejsce już znaleźliśmy, już jakby zeksplorowaliśmy wzdłuż i wszerz, chociaż myślę, że jest i tak tam wiele rzeczy, których jeszcze nie poznaliśmy, ale teraz powrót na Palionowo na pewno sprawi, że doznamy jakichś nowych wrażeń, a później może znowu pójdziemy do Netheru, bo po pierwszym odcinku widzę, że tak nawet wam się spodobał ten Nether, więc w sumie mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś będziemy mieli okazję wrócić. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będę potrzebował Dave'a na pewno, tutaj gdzieś jest na serwerze, ponieważ chcę od niego usłyszeć jakieś rady. On jako jedyny cofnął się póki co na Palionowo 2.0, więc on wie, z czym to się je. Co prawda z nim się to dosyć źle skończyło. Halo, halo, Dave'ik? Posłuchaj mnie, no, bo ty sobie nie zdajesz sprawy z tego. Ty, bo ty skrzynię, tutaj... skrzynię otworzyłeś, nie zamknąłeś. Nie, zamknąłem. O, dobra, miałem zepsutą. No nieważne, dobra, zamykam ci drzwi, bo tu przeciąg masz. Dobra, z czego sobie nie zdaję sprawy, Dave'ik? Powiedz mi, z czego sobie nie zdaję sprawy. Ej, widzę, że moje buty nosisz, bardzo mi się to podoba. I mój hełm. Powiem ci tak, ściągnę głowę, żebyś ty to mógł zademonstrować. Znaczy, nie zademonstruję ci tego, ale powiem ci, jak to wyglądało. Wiesz, co to jest biały kolor? Wiem. A wiesz, jak wygląda biały kolor? Wiem. A widzisz te czarne oczy? Widzę. Widzę czarne oczy. A ty? Piękne czarne oczy. A wiesz, jak mogą twoje wyglądać? Jak? Tak samo. Biało. Jak moje. No ale, słuchaj, ja jestem odporny na to. Już ci mówiłem, rozumiesz? Ja chcę, żebyś powiedział mi jakieś rady co do tego, bo ja muszę się dzisiaj cofnąć na to Palionowo. Muszę po prostu, rozumiesz? Powiedz mi, chłopie, jak chleb może być bardziej odporny niż potężna żaba? Bo ty masz, bo ty masz duszę, a ja jestem chlebem, rozumiesz? Żaba i tak żyje. Masz w sobie krew. Rozumiesz? A ja nie. Nie, można pociąć. No a ciebie można rozjechać autem. W sumie to był powód na odcinkach, dobra. Nieważne. Dobra, jakieś rady. Potrzebuję jakieś rady, stary. Rada. Nasiona pszenicy jest do ciebie bardzo potrzebne. Bardzo, dobra, ale to dobra. Bardzo potrzebne. A do czego? Bewsztyk. Bewsztyczek to ja nawet lubię. A mogę sobie już go zjeść teraz? Ale poważnie tak. Potrzebujesz jakąś zbroję, więc ja tutaj ofiaruję. Ale ja mam, patrz. Ale nie, ofiaruję ci ten hełm. A to jest jakiś hełm szczęścia? Tak, ten hełm nosił mój dziadek w III wojnie światowej. Co? Aha, dobrze. Widzę, że wybiegamy, rozumiesz? Bardzo w przyszłość, ale dobrze, no rozumiem. Dlatego jeszcze coś? Potrzebujesz złocony czernit. To jest ci bardzo potrzebne. Bez tego nie wyobrażam sobie przetrwania w tym świecie. Ale ja tego nawet tam nie mogę zabrać, stary, przecież tam to jest zupełnie co innego, ja tego nie wezmę, tam nie ma jak. A w sumie co? Tak, dobra, ale ja nie mogę zabierać ze sobą rzeczy żadnych. Ja wiem co zrobimy, chodź tu. Co? Słuchaj, musisz być zdolny fizycznie. Dawaj ze mną, trzy przysiady. Dobra. No. Teraz rundka dookoła tego, dawaj. Dobra. To jest twoje zadanie na teraz. A to jest po to, musisz... co będę uciekał przed kimś tam? Tak, bo tam cię może złapać stary wielki B, dobra, słuchaj. Dobra. Ale teraz, żeby ciebie na pewno nie opętało, musisz zjeść to. Ale musisz. Ale to jest ten sam bewsztyk, który przed chwilą zjadłem. Nie, to nie jest lepszy. No ale jestem już głodny. To biegaj! No nie, wiedziałem, że to powiesz. No i ja teraz będę robił kółka, dopóki... No dobra, robimy kółka. Mam nadzieję, że zaraz mi zejdzie głód. Proszę. Mówię ci, to jest bardzo ważny ten bewszyk, bo on jest przepotężny. A, rozumiem. A co on mi daje? On ci daje siłę i moc. I odporność to jest jak... No takie zabezpieczenie po prostu. A też go jadłeś przed wyjściem tam? Nie, właśnie ja go nie jadłem i to był mój błąd, dlatego zostałem opętany, stary. Ty, no bo ja jestem ciągle najedzony, rozumiesz? Naprawdę? Pomóż ci? No, pomóż mi. Nie, dobra, stop.
No to jak będziesz, dobra, to jak pójdziemy do portalu, to mi się wydaje, że już wtedy ci zejdzie trochę głód. No i ty przede wszystkim, nie wiem, no musisz się pożegnać z paroma rzeczami, bo ja nie wiem, czy ty, kiedy ty chcesz wrócić? Nie wiem, nie wiem kiedy będę mógł w ogóle, no to jest i tak przepustka na 24 godziny, więc podejrzewam, że w przeciągu 24 godzin wrócę, nie? Kurde, ja nie wiem, stary, jak no przynajmniej mam taką nadzieję. Ja na twoim miejscu, po tym, co mi się stało, ja bym tam w ogóle nie szedł na twoim miejscu, jak ty chcesz to w ogóle, no nie bo, stary, stęskniłem się i czuję, że muszę tam pójść. No, ale co bo ci to da? Bo czuję, że wiele rzeczy się wyjaśni, jak tam pójdę, wiesz? Aha, a jesteś z Milki w Realu? No, a... Ogór? Nie. No, no właśnie, więc se sam odpowiedziałeś. Dobra, niech ci będzie, mogę zaakceptować wymianę słów. Dobrze. Muszę cię odprowadzić pod ten portal, bo ja nie wiem, co tam będziesz robić. Musimy się pożegnać. Musimy się pożegnać, wiesz, bo... Więc słuchaj, to jest ten portal, który zamienia człowieka. A powiedz mi bardzo ważną rzecz. Czy ty jak się tam przyniosłeś, to miałeś tam te same itemy, co masz tu, czy ci zresetowało? Nie, wszystko się straciło. Oddaj mi lepiej wszystko, ja ci wszystko oddam. Bo no i dobra. Tak to stracisz. Dobra, dobra, ale nie, i tak muszę mieć książkę na pewno, nie? Tak, książkę musisz mieć, przepustkę. To masz to, ale zostawiłem sobie samą książkę. Dobra. David, boję się strasznie. Ale uda ci się, ja wierzę w ciebie. Nie możesz się zmienić, niemożliwe. To wiesz dobra, co? Dobra, to David, trzymaj się, widzimy się. Za 24 godziny mam nadzieję. Jakbym nie wrócił w przeciągu 24 godzin, to powiedz, przekaż Pawłowi, że go kocham, rozumiesz? Ale dobra. Tak po przyjacielsku, jak was wszystkich w ogóle. Dobra. Trzymaj się. No wepchnąłeś mnie, ty naprawdę mnie tak nie lubisz? Żegnaj, Navik! Udało się! Co jest grane? Jesteśmy na Palionowie 2.0. Tylko ten portal zupełnie inaczej wyglądał. Tutaj to było tak obudowane całe. Ja nie mogę, ile tutaj rzeczy leży. Co jest grane? Ej, to taka dziura tutaj nie była. Ej, dobra, słuchajcie, udało nam się dostać na Palionowo 2.0. Mamy jakieś itemy w ogóle. To są jakieś itemy z jakiegoś zapisu. Z jakiegoś fragmentu. Z jakiegoś fragmentu tutaj tego świata. Ej, ale... To jest jakiś... Ej, to są... To jest... Co? Szkoła nie jest zrobiona cała. Co jest grane? My się cofnęliśmy w czasie. Słuchajcie, cofnęliśmy się w czasie tak długo wstecz, że jeszcze nie ma ratuszu. Synowic tego, co widzę, nie ma. Czekajcie, lecę w tamtą stronę zobaczyć, czy są synowice. Nie ma synowic, totalnie. Tu cały ten las został wykarczowany. I on teraz tu jest z powrotem. Jest ta wioska jeszcze nasza stara. Co? Tego tutaj nie było wszystkiego, to wszystko znikło przecież. Jakie to są początki w ogóle? Do jakiego momentu my się cofnęliśmy? Co jest grane? Dobra, czekajcie, zwiedzam moją chatę. Jej, jakie wspomnienia! Jejku, co to się tu działo? Tu mam kopalnię swoją. I tu pamiętam, że tutaj... Czekajcie, ten albo ten. Chyba ten? Dobra, ten klocek. Tutaj zejście do mojej fabryki. I tu były kury moje. I nadal one są tutaj. Mamy tutaj... Ej, znikły mi kury! Na oczach moich znikły! Co jest grane? Tu się dzieją jakieś straszne rzeczy. Ej, dobra, słuchajcie. Przedostaliśmy się na Palionowo 2.0. Tylko cofnęliśmy się o wiele, wiele wstecz. To nie jest to Palionowo, które zostawiliśmy. Tylko jesteśmy jeszcze wcześniej niż się cofnęliśmy. To było... Nie wiem, kiedy to było strasznie dawno. Możecie napisać w komentarzach, do jakich momentów by się cofnęliśmy. Do którego dnia, bo ja szczerze mówiąc sam za bardzo nie wiem. Będziemy do tego dochodzić dzisiaj. Przede wszystkim to tak, jak już tutaj jestem, chciałbym sprawdzić, czy jest mój dom profesora, ponieważ jestem ciekaw, czy już wtedy był, czy jeszcze go nie było. Wydaje mi się, że mogło go jeszcze nie być. Nie, no nie ma go. Tu stał dom profesora, pamiętam, jak go własnymi rękami budowałem. No nie ma tutaj go, dobra. Czyli nie ma domu profesora. Jakie to są czasy dawne. Czyli jeżeli nie ma domu profesora, to na pewno również nie ma mennicy. Czyli całego banku na pewno nie ma. Tam jest ten domek, jeden z pierwszych domków, który wybudowałem tutaj w ogóle, bo tamten domek to przejąłem po villagerach z wioski, a ten domek wybudowałem jako pierwszy, on w ogóle później został zburzony, tutaj zostały inne rzeczy wybudowane, ale jakie to znaczy, że całego portu nie ma, tych owiec też tutaj nie było, co jest grane. Cały port, jest przedszkole, które później zostało przerobione, tutaj miało taki dach duży, strasznie brzydki był ten dach, ale był. Dobra, ten domek, jejku, jakie tu są wspomnienia. Co jest grane? Moje pole tutaj, jakieś. Dobra, mamy też zejście do... Jejku, to jest mój domek, który tu wybudowałem, tutaj mieszkałem. Nie ma skrzynek, jakie to są czasy w ogóle. Co jest grane? Nie ma tu totalnie nic, to był moment mojej przeprowadzki tak naprawdę. Chyba, że... Ej, jeszcze jest jedna opcja. Pytanie, czy zamek jest?
Bo jeżeli jest zamek, to znaczy, że przenieśliśmy się do zamku i to są czasy, kiedy w tym domku już nie mieszkam i mieszkam w zamku. Tu jest pierwszy domek Milki, w którym ona zamieszkała i te bloki zbugowane, co jest grane, to wszystko zostało. Czekajcie, idziemy do niej do domku, zobaczycie jak to tutaj wyglądało. Jejku, gdzie tu było zejście? Tu było zejście, no to już zapomniałem jak to było. Ale jakie czasy w ogóle, do jakich... Dobra, jest jej magazyn tutaj cały. Tutaj na dół zejście. Ja nie mogę, dobra, napiszcie w komentarzach, kto pamięta te czasy, bo no ja pamiętam, to było niby tak niedawno, a jednak tak dawno, przez to, że nagrywamy dziennie filmy, to już było ładnie ponad miesiąc temu, tak mi się wydaje. Ej, dobra, jest zamek jeden, czyli będzie też drugi zamek. Jest tutaj kowal, który został wybudowany. Jest kino. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to kino dostałem w prezencie od Milki. To były początki naszej miłości. Cofnęliśmy się do całkowitych początków naszej miłości. Ona dała mi to w prezencie, to kino. Co jest grane? Co jest tutaj nie tak? Czekajcie, wejdę tutaj do tego. No ja nie mogę. No takie kino, ja nie mogę. Dobra, będziemy musieli tu jeszcze przyjść później. Ja chcę to pozwiedzać całe tutaj, co tu się wydarzyło. Dobra, przede wszystkim szkoła jest w trakcie budowy, z tego co widzę. Jeżeli ktoś był ciekaw, jak powstawała szkoła, to był bardzo monotonny proces budowania, ale powstawała właśnie w ten sposób. To były jej początki, jakiś tak jedna ściana i dach, jak się miał zaczynać, a później poszła cała reszta. Ja nie mogę, jakie to są tak totalne początki. O kurczę, jest wilkołak tam. No, go akurat tak średnio pamiętam. Tu drzewa mnóstwo. Jest tu portal do Netheru. Jest portal do Netheru, który był już tutaj od prawie, no już od dosyć długi czas. Jest zamek włamywaczy. Co jest grane? Dobra, zwiedźmy ten zamek. To jakie to są czasy? Co jest grane? Do jakich momentów nas to cofło? Nie jestem ciekaw, czy Davika też cofło do tego momentu, jak tutaj przyszedł. Ale nie widzę tu wielkiego B póki co, więc w sumie spoko. Dobra, tutaj ten cały zamek jak wygląda w środku. W sumie to tutaj miały być wojny tych zamków, ale później jakoś tak w tych wszystkich negocjacjach zaprzestaliśmy w walk. Szkoda w sumie, bo ten nasz zamek był zdecydowanie lepszy i miał większy szans tutaj na wygraną. Dobra, uwaga, musimy szybko tutaj zejść, odbić się. A dobra, nie udało mi się, trudno. I tak tutaj już nikt nie będzie korzystał z tego zamku raczej, bo tutaj już nikogo nie ma, jestem sam totalnie. Dobra, lecimy na ten zamek, muszę go zobaczyć. Jest zamek, co oznacza, że już się przeprowadziliśmy z mojego domku i zamieszkaliśmy tak naprawdę tutaj. Ja nie mogę, jakie to są wspomnienia. Wow, pająk, ciebie tutaj nie pamiętam. Jeszcze te Tiger Swordy potężne, ja nie mogę. Dobra, jest hala Sfinksa. Jak to wszystko perfekcyjnie wygląda, ja nie mogę, jak sobie przypominam to. Musimy znowu zacząć budować więcej na tym palionowie, co teraz mamy, bo tutaj porównując do tego, co teraz mamy, to tutaj było naprawdę niesamowicie dużo. Jest ten tutaj emerald. Nie ma kościoła. Co oznacza, że tu jesteśmy jeszcze przed... Ja się akurat rozpadał deszcz. Tu jesteśmy akurat przed live'ami, które robiłem z Milki. To jest strasznie dawno. Dobra, cofamy się tutaj z powrotem. Tu mamy magazyn, już tutaj widzę, że się przenosiłem, bo skrzynki są moje. Tu jest, o, tu jest wielka armata, czekajcie, nie, dobra, muszę, przepraszam, ale muszę to zrobić. Dobra, tu jest jakaś dziura do wyjścia, uwaga, klikamy. O, poszło, 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 strzelamy. O nie, nic nie zostało wystrzelone? O, ale przykro. Dobra, no trudno. Czyli nie działała. Czyli cofnęliśmy się do czasów, kiedy jeszcze nie była dopracowana ta armata i nad nią dopiero pracowałem wraz z Davikiem. Więc to są jeszcze te czasy. Dobra, tu już jest to zielone, co chyba Milki to tutaj dała. I idziemy tutaj w Borowika. Dobra, tu jest pokój Milki. Ja nie mogę, no pamiętam jakby to było wczoraj, nie? Pamiętam jakby to było wczoraj. Kto to pamięta? Kurczę, jakieś tulipany, co jest grane? Tu jest mój pokój, zalany, czyli to jest po śmigusie dyngusie, bo w śmigusa dyngusa ona mi to zrobiła. Ja nie mogę, jakie to są czasy w ogóle, co jest grane? Są te piece diamentowe, jejku, ile ziemniaków przepalonych, co jest grane, jaki to jest zapas ziemniaków. Ja wam mówię, kurczę, dobra, biorę te ziemniaki, w sumie spróbujmy, jak smakują. One już tutaj tak długo tu leżą, chociaż w sumie cofnęliśmy się w czasie, to powinno być wszystko okej. Dobra, lecimy na dół, zobaczyć, co jeszcze tutaj nas minęło. Dobra, ja bym poszedł w tamto miejsce, w którym został wybudowany później kościół, bo jestem ciekaw strasznie, co tam jest i czy coś tam nas spotkać. O kurczę, ale się przestrzeliłem, całego portu nie ma, nic. No ale to budowaliśmy w sumie na live'ach, więc całkowicie jest to zrozumiałe. Dobra, rzucimy się... Co to jest za grób? O nie, jakiś szkielet do mnie strzelał. Ślub. Nie, 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 proszę, proszę, nie, nie, nie torturuj mnie, nie torturuj mnie. Dobra. Ślub.
Jeszcze akurat deszcz pada, jaki klimat w ogóle, co jest? To wygląda tak, jakby wielki B dał przepustkę mi i Milki, żebyśmy wrócili i przypomnieli sobie te wszystkie momenty, w których byliśmy razem, w których się to zaczynało. Pokazał, że jest grób, że umarła ta nasza miłość, w którym wzięliśmy ślub, w tym miejscu. Tu jest grób w ogóle jakiś, czekajcie, wykopmy go. Jest trumna, co jest grane. Nie, dobra, wracamy z powrotem, jest trumna w tym grobie. Nie, proszę, nie wystrzeliwuj się tu, nie, wysadził grób. Creeper, dlaczego? Dobra, lecimy zobaczyć w takim razie, jak wygląda sytuacja z naszą willą. Czy już nasza willa wtedy stała? Jestem ciekaw strasznie. Czy już to są czasy, kiedy nasza willa była? Wydaje mi się, że tak, ale mogę się mylić, szczerze mówiąc, więc dobra, zobaczmy szybko. Zobaczmy, czy ta willa już... Jest kolejny grób. Kolejny grób, czyli naszej willi również wtedy jeszcze nie było. I w tym miejscu ona powstała. Jest tu tabliczka też, willa, no. Wielki B ewidentnie chce nam pokazać te momenty. Czy tutaj jest grób? Jest kolejny grób. Masakra, dobra, czekajcie. Ja pamiętam, że tutaj też przez jakiś czas był Wojtek. I jestem ciekaw, czy to są już czasy, kiedy Wojtek był tutaj na Palionowie. Jestem ciekaw strasznie, bo później Wojtek wyruszył w podróż i nasze drogi się rozeszły. Aczkolwiek mam nadzieję, że jest! Jest jego wieża. Ej, to są czasy, kiedy Wojtek był na serwerze tak naprawdę. Dobra, czekajcie. Jestem ciekaw strasznie, co tutaj jest. Co tutaj znajdziemy? Idziemy zobaczyć tutaj. Ja nie mogę. Pamiętam, jakby to było wczoraj. To miejsce. Jak to wygląda? Jakie to są wspomnienia w ogóle? Co jest grane? Dobra, przechodzimy tutaj. Zobaczmy, co tutaj było. I co tutaj, czego tu możemy się spodziewać? Jest tutaj portal do Netheru, tego od Wojtusia. Jest tutaj ta wieża jego, dobra, wejdźmy. Jest Krzysio, jego ten. Dobra, zejdźmy tu na dół. Nie ma tu jeszcze jego bazy, która powstała w tym miejscu. Jakie to są czasy? Tu było mnóstwo szkieletów też, które były poustawiane i tak dalej. Czyli to są mega dawne czasy. Ała, zrzucił mnie ten pająk. On mnie znowu chce tutaj bić, czy nie? Czy to było coś innego? Dobra, idziemy tutaj. Idziemy na górę zobaczyć. Krzysio tu po ścianach się wspina. Krzysio, nie rób tego. Ja nie mogę, jakie to są czasy. Nie mogę. Dobra, czekajcie, wejdźmy na górę, zobaczmy, co on tutaj miał. Jestem w szoku, że jestem tutaj w ogóle sam. Cofnęło mnie tutaj w czasie, tylko do momentu, w którym już było mnóstwo osób tutaj, ale byłem sam. Znaczy, jestem teraz sam na tym. Nikogo tu nie spotkałem i nikogo widzę, że nie ma na serwerze, bo jak klikam taba, to nie wyświetla mi się nic. Dobra, tutaj na górze też nic specjalnego w sumie nie ma. Jakie to są czasy? No nie mogę, no nie wiem, kto sentymentalnie patrzy na to. O! Widzicie to? To jest... Ja za pomocą tego kryształu chyba oświadczyłem się Emilce, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że wtedy dałem jej ten kryształ, ten złoty emerald. Tak mi się wydaje, że to były właśnie te czasy, jeżeli się nie mylę. To wydaje mi się, że to był ten moment właśnie. I akurat pada też deszcz. Nie no, nie podoba mi się to strasznie, ale dobra, czekajcie, wróćmy z powrotem do Palionowa. Zobaczmy, co tam jeszcze było. Zobaczmy, oj właśnie, zobaczmy najważniejsze miejsce. Altanka, czy tam też jest grób? Czy tam też jest grób w tej altance? Kurczę, mam nadzieję, że ta altanka tam jest. Kurczę, ale jestem zestresowany teraz. Jakie to są czasy w ogóle? Dlaczego on akurat chce mi przypomnieć te momenty? Dlaczego akurat teraz dał przepustkę tylko dla mnie i dla Milki? Do momentu, w którym właśnie to wszystko się zaczynało. Czy on chce coś nam przedstawić w tym momencie? Czy on chce coś nam powiedzieć przez to? No nie wiem, nie rozumiem tego. Ale dobra, czekaj, jest! Widzę, że ta altanka jest. Dobra, lecimy szybko do niej. Lecimy szybko do altanki, dobra, uwaga, idealnie się tam strzelę. Dobra, perfekcyjny strzał to był. Dobra, tu w tym miejscu pamiętam, że spytałem się jej, czy będzie moją... Czy się oświadczałem, czy będzie moją dziewczyną? Już nie pamiętam, kurczę, jakie to były czasy, dlaczego ja takich rzeczy nie pamiętam? Tutaj była randka pierwsza, to wiem, to pamiętam. Ej, dobra, jest zejście do jej... Tu jej urodziny były. Jakie to są czasy w ogóle? Dlaczego tu się do takich czasów cofnęliśmy? Dlaczego akurat do tych? Nie rozumiem tego totalnie. Dobra, są tutaj... Tu ten dance, tu ja śpiewałem piosenkę dla niej na urodziny, tu ona sobie siedziała. Co jest grane? Tu wszystkie stoły i tutaj ten... Zupki, kurczę. I jeszcze słyszę jakąś wiedźmę tutaj. Dobra, słuchajcie. Nie wiem co o tym sądzić. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym całym zdarzeniu, że tutaj cofnęło nas na Palionowo akurat do tego momentu. Ja
W tym momencie będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie i w następnym odcinku zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Mamy niewiele czasu tak naprawdę, bo cofnęliśmy się tutaj na 24 godziny, ale wydaje mi się, że przepustka dotyczyła i mnie i Milki, więc troszkę żałuję teraz, że jej nie wziąłem, bo tutaj z tego co widzę, dotyczyło się to jej też bardzo. Tutaj jest jakaś krew w ogóle, co to ma być? To widzę, że bardzo się jej tyczyło, jest jeszcze dom włamywaczy też. Jakie to są czasy, to jest niesamowite. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Może jakoś tutaj Emilkę też uda nam się ściągnąć na to Palionado 2.0. Może rzucę jej przepustkę, chociaż nie mam jej. Nie mam przepustki, ona się zmarnowała przez przejściu przez portal. Może dostanę jakąś przepustkę tutaj od Wielkiego B. Proszę Wielki B, jeżeli mnie słyszysz, daj mi jeszcze jedną przepustkę, którą będę mógł rzucić przez portal Milce. Albo nie wiem, no jakkolwiek, cokolwiek spraw, no nie wiem. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, co się wydarzy. Trzymajcie się, na razie, pa pa.